nadzieję, że to wszyscy przeżyjemy to, że jakoś to Unia Europejska nam pomoże. Pomóżcie nam! Jestem z Mikołajewa. Jakiś czek mieszkam tutaj w Lubinie. Moja rodzina została wczoraj. Dwa dni siedzą w bunkierze. W przedszkolu z dziećmi, z babciami, starszymi osobami. Koleżanki, z którymi pracowałam w Ukrainie, pracują w szpitalu. Szpital jest odłączony od światła. Koleżanki gotują jeść i roznoszą dzieciom chorym, którzy zostali tam w szpitalu. Rozdają jeść. Panika. Płacz dzieci. Ja już nie mówię o to, że rozerwane ciała leżą na ulicy. To po prostu katastrofa. Apeluję do... Mam rodzinę w Rosji, którzy święty wierzą, że Putin pomagał Ukrainie. To nieprawda. Zabierzcie swoich braci, swoich synów, swoich ojców z naszego terenu. Zostawcie w spokoju naszą Ukrainę. Przecież tam też nasze dzieci, nasze bracia, nasze męże tam pracują. Bronią naszą tą Ukrainę. Naprawdę to jest godny naród, który stoi i odbija wielkie miasta, wielkie grody. Dziękuję Polsce za wsparcie naszego narodu, naszych Ukraińców. Mamy nadzieję, że ten horror, który myśleliśmy, że kiedyś, że to już koniec tego. Nie, to dopiero początek. Mamy nadzieję, że to wszyscy przeżyjemy to, że jakoś to Unia Europejska nam pomoże. Pomóżcie nam, proszę, nie zostawiajcie naszych chłopców tam na tej wojnie.